Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Technikali. Firma Genesis produkuje wiele sprzętów dla graczy Zaczynając od podkładek, klawiatur, myszki I kończąc na fotelach czy biurkach, które już Wam pokazywałem na swoim kanale Sam posiadam wiele ich sprzętu Bardzo dobrze sprawdza się mnie ich podkładka Którą z powodzeniem używam od dawna A i co chwilę są dostępne nowe wzory i kooperacje z różnymi grami Więc ja osobiście podkładki zawsze Używam, a ta jest tym bardziej ciekawa. Dostałem od do prezentacji mikrofon pojemnościowy Genesis Radium 400 z pełnym zestawem do montażu. Jest to mikrofon pojemnościowy na ramieniu mikrofonowym, wyposażony w koszyk i popfilter. Zestaw dla streamera oraz początkującego YouTubera. W pudełku znajdziemy takie rzeczy, jak oczywiście instrukcje obsługi, dopasowaną gąbkę do mikrofonu, popfilt z logiem Genesis na giętkim ramieniu wraz z mocą. Które daje pełną kontrolę nad osłoną. Poniżej znajdujemy kabel USB-C do USB-B do bezpośredniego pod podłączenia mikrofonu do komputera, więc nie potrzebujecie żadnego dodatkowego sprzętu, żeby go obsługiwać. Metalowy uchwyt pozwalający zamontować uchwyt do stołu. Jest on masywnie wykonany i pozwala nam montaż do blatu o grubości maksymalnie do 55 mm, więc miejcie to oczywiście na uwadze. Następnie przechodzimy do ramienia mikrofonowego. Jest to budżetowa wersja oparta na sprężyn. Metalowy trzyma ułożenie, lecz samo mocowanie, które trzyma mikrofon jest oparte tylko na jednej śrubie i po dłuższym użytkowaniu nie wiem, czy to jest do końca najlepsze najlepszy wyjście. Wiele na internecie znajdziecie tego typu właśnie recenzji, tego rodzaju statywu. Głównie jest on wykorzystywany ze statywów pod oświetlenie przerabianych właśnie na statywy mikrofonowe. Na końcu bierzemy już teraz mikrofon Radion 400, aluminiowa obudowa, membrana zabezpieczona siateczką. Posiada wejście na kabel USB typu B od dołu mikrofon niestety nie został wyposażony w wejście do odsłuchu oraz nie posiada żadnych dodatkowych pokręteł. Jest to budżetowe rozwiązanie, ale zresztą to jest zestaw dla początkującego youtubera, streamera, twórcy więc to właśnie ma być w ten sposób wszystko w jednym miejscu ładnie zapakowane, tylko rozpakowujecie i działacie. Przejdźmy teraz troszeczkę do rzeczy praktycznych czyli nasz mikrofon, jego montaż do koszy jest banalnie prosty. Wystarczy odjąć dwie blaszki znajdujące się na bokach, a otwór pod mikrofon delikatnie się zwiększa. Środek macie wypełniony pianką, więc nie macie coś się obawiać na porysowania waszego mikrofonu. Kolejnym krokiem to montaż naszego ramienia. Do stołu montujemy go specjalnym odkręcanym zaciskiem. Jego wykonanie jest dobre, lecz osobiście brakuje mi w nim gąbki na metalowej dolnej części. Bra jej powoduje uszkodzenie stołu. Trzeba mieć to oczywiście tutaj na uwadze, więc osobiście czymś bym to lekko zabezpieczył, żebyście nie musieli patrzeć na porysowany stół. Po zamontowaniu do stołu do otworu górnego wkładacie już same ramię, a następnie blokowane jest ono za pomocą pokrętła. Ramię jest o dziwo stabilne. Na początku troszkę sądziłem, że będzie ono tak, bo wiadomo jest to na wzór tych naszych ramion do oświetlenia, lecz te, które jak Próbowałem w sklepie budowlanym, były bardzo, bardzo liche. Ten jest bardzo przyjemny i o dziwo! Jest to dla mnie spore zaskoczenie, że udało im się na zasadzie sprężyć, wykonać takiej jakości to ramię. Bo naprawdę, przy tej wielkości, tych gabarytach mikrofonu, wiadomo z cięższy może być troszeczkę on większy problem, ale tutaj radzi sobie on naprawdę bardzo dobrze. Sam koszyk przykręcamy do specjalnej śruby. Tutaj może być kolejny problem tego ramienia. Sama śruba montażowa jest mocowana na dwóch pokrętłach, jest to jedna tylko i wyłącznie śruba i nie wiem, czy po dłuższym czasie to się po prostu nie wyrobi. Grunt, że ramię y, trzyma bez problemu położenie mikrofonu i nie miałem przypadku, że mi sam mikrofon, y, samo ramię nagle opadło w dół, więc tutaj jak najbardziej to jest na wielki plus, jednakże to mocowanie trzeba mieć tu na uwadze, żeby nie kręcić tym za często, bo możecie to po prostu wyrobić. Mikrofon mocujecie już kablem USB typu B do USB typu C, którego mocowanie znajduje się na spodzie obudowy. W ramieniu mamy delikatny Rowki do przeprowadzenia kabla. Teraz przejdźmy tak naprawdę, do pop filtra. Jest to bardzo prosta jego wersja, którą mocujemy do ramienia. Musimy dobrze dopasować jego umiejscowienie. Sama giętkość tego ramienia no, nie jest zbyt bardzo do ułożenia. Są tu problemy, ciężko jest to ułożyć. To nie jest najlepsza wersja pod właśnie układanie. Tutaj pod Magic Army byłoby troszeczkę lepiej to zrobić, no ale jest to w tej wersji. To jest wersja jak mówiłem, budżetówka, więc też się nie spodziewajmy cudów. Da radę to ułożyć, jak to już raz ułożycie. Zostawcie i nie będzie dzierżanego żadnego problemu Czas oczywiście na porównanie Tego naszego mikrofonu Z moim MXL 770 pod XLR Który już widzieliście na poprzednich oczywiście filmikach I na każdym moim filmie, który nagrywam Mój zestaw jest kilkukrotnie droższy Od tego naszego mikrofonu Więc to oczywiście miejcie na uwadze Ale zobaczymy jak to sobie w ogóle będzie tutaj Radziło z tym wszystkim Bo według mnie osobiście Z moich tutaj przesłuchań Naprawdę radzi sobie on wyśmienić, ale... Odsłuchajcie sami! Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka, ale heca, wnuczek mruknął i z hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka mnie hasać z tłuczkiem wnuczka. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka, ale heca, wnuczek mruknął. I z churkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. Przejdźmy teraz, jak sobie radzi ten mikrofon z dźwiękami otoczenia podczas czytania tekstu. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka, niechcący huknął żuczka. Ale heca, wnuczek mruknął i niechcący w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. Myślę, że mogliście usłyszeć, jak brzmi ten mikrofon i jak na swoją cenę jest on wart swojej uwagi. Zestaw All in One, czyli wszystko w jednym, to bardzo dobry. Pomysł dla nowych twórców, którzy chcą mieć wszystko na raz na początek, i z czasem, oczywiście, jeśli im się to spodoba, będą rozbudowywali swój sprzęt o bardziej profesjonalne sprzęty. Ale ten, według mnie, i tak na długi czas może Wam wystarczyć. Ja swój pierwszy zestaw mikrofonowy dopiero zmieniłem po pięciu latach działalności na YouTube, więc tutaj macie też, że nie ma co za bardzo pędzić. Dźwięk dobry jest bardzo istotny, ale też nie, nie popadajmy w paranoję, każdy słyszy malutkie niuanse. Jak wy oceniacie ten mikrofon, napiszcie mi to oczywiście w komentarzu. Dzięki za oglądanie do samego końca! I napiszcie w komentarzu, co chcielibyście sami przetestować, jaki mikrofon i do czego byście użyli ten właśnie mikrofonik od Genesis. Czy chcielibyście taki zestaw sami również posiadać? Mam jeden zestaw, więc zobaczymy, co z nim jeszcze zrobimy. Ja go nie będę używał, chociaż myślę też, że na moim stanowisku modelarskim, w tym miejscu, zamontować właśnie na stałe ten mikrofon. Ale zobaczę, jeśli będziecie mieli lepsze propozycje. Co z nim zrobił, że ktoś chciałby go otrzymać, to wtedy będziemy rozmawiali. Dzięki wielkiej do kolejnego odcinku Technikali. Na razie. Hej, hej, pa!